Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z cyklu Konstelacje Gwiazd. Dziś będę Wam mówić o relacji rodzicielskiej, ale niestety bardzo tragicznej. Krystyna Sienkiewicz mówiła, że jako dziecko wojny nie czuje się na siłach, by zostać matką. Jednak w pewnym momencie zmieniła zdanie i postanowiła adoptować córkę. Stwierdziła, że nie chce nikogo powoływać do życia, ale chce dać miłość komuś, kto już jest na świecie, a nigdy jej nie doświadczył. Niestety nie zdawała sobie sprawy, że w przyszłości będzie miała z tego tytułu poważne problemy. Miała nawet powiedzieć, że żałuje tego, że została matką, że podjęła się adopcji. Śmierć Krystyny Sienkiewicz rozpoczęła właśnie wśród jej bliskich. Dlaczego tak było? Co się stało? Na linii matka i córka, że w dorosłym życiu dziewczyny nie potrafiła się dogadać z matką. Co mówiła na ten temat sama pani Krystyna i jak po kolei wyglądała ta historia? Zapraszam Was do oglądania. Krystyna Sienkiewicz nie lubiła wracać pamięcią do dzieciństwa, bowiem to było traumatyczne, przypadało na lata wojny. Przypominam, że miała zaledwie 4 lata, gdy wybuchła wojna. Jej ojciec walczył w Armii Krajowej, później został zamordowany w obozie koncentracyjnym. Matka artystki uczyła historii języka polskiego na tajnych kompletach. Niedługo po tym, jak zachorowała, zmarła. Ja nie miałam dzieciństwa, tylko bachorstwo, mówiła Krystyna Sienkiewicz. Oboje rodziców straciłam podczas wojny. Od tamtej pory choruję na nieuleczalne dzieciństwo. Wszystkie gałgankowe lalki, jakie wówczas miałam, odkupiłam w wieku dojrzałym. Moje zaginęły w 1944, kiedy biegłam z nimi do schronu, kontynuowała. Przyszła gwiazda nawet w wieku 8 lat rozważała odebranie sobie życia. Myślałam, że jak zamarznę na kość, to przeziębię się i umrę. Zdjęłam majtki i położyłam się na wilgotnej, zimnej ziemi. Byłam wtedy pod opieką Stefanii Tarkowskiej, koleżanki mamy. Przyjechała do nas siostra stryjeczna ojca i powiedziała, że zabierze mnie do siebie na Mazury. Ona trafiła pod opiekę cioci, a jej brat do domu dziecka. Niestety to, że się rozdzielili, również było dla nich traumatyczne. Rysia nie mogła zabrać, bo miała już 2-letniego synka, a jej mąż zginął w powstaniu. Nie dałaby rady sama z trójką dzieci. Rysio trafił do domu dziecka. Bardzo go kochałam, rozdzielono nas i dlatego chciałam się zabić. Przyjaciel Bielinek Kapustnik usiadł mi na ręce. Pomyślałam, że to jest duch mamy, która mówi do mnie, nie rób tego. Mama mnie strzegła i nadal strzeże. Dostałam po mamie wielki posag, wiele talentów. Trochę śpiewałam, maluję, kiedyś haftowałam, ale oczy mam marne i już nie mogę. Chciałam być aktorką, bo byłam bardzo nieśmiała. Wydawało mi się, że jak zostanę aktorką, to będę kimś innym, wesołym. To właśnie przez te wszystkie przeżycia Krystyna Sienkiewicz nie chciała zostać mamą. Twierdziła, że nie zamierza rodzić sierot, bo wszyscy zmierzamy w jednym kierunku. Kiedyś powiedziałam mojemu bratu stryjecznemu, że nie będę rodzić dzieci. Przez moje bachorstwo. Nie miałam dzieciństwa, ono zostało zabite. Uznałam, że nie rodzi się sierot. Przecież nie wiemy, co się z nami stanie, mówiła w Vivie. Kariery aktorskiej również nie planowała. W 1955 roku studiowała na Akademii Sztuk Pięknych. Ale zastąpiła koleżankę w studenckim teatrze satyryków. Podobała się i dostała później angaż do STS-u. Na dużym ekranie zadebiutowała w Pożegnaniach. Przez wiele lat była jedną z najjaśniejszych gwiazd kabaretu Olgi Lipińskiej. Czasem żartowała, że ona ciągle się śmieje, dlatego że śmiech jest lekarstwem na wszystko. A ona widocznie miała co w życiu leczyć. Muszę ludziom pomóc swoim chichotem, a oni pomagają mnie. A poza tym śmiech to zdrowie, choćbyś spadł na samo dno. Ale stała się ulubienicą publiczności. Ta darzyła ją wielką sympatią. Miałam powodzenie. Mężczyźni podstawiali mi nogę, żebym wpadła w ich ramiona. Dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu, ale w życiu uczuciowym nie szło jej dobrze. Jej pierwszym mężem był piosenkarz Włodzimierz Rylski. Kilka lat po ślubie oznajmił, że wyjeżdża do Niemiec, aby wziąć udział w przesłuchaniach zorganizowanych dla młodych artystów. Pani Krystyna pamiętała dramat dzieciństwa i nie była w stanie wyjechać z mężem. Nie chciałam jechać do społeczeństwa, które mówiło po niemiecku. Dla mnie to było straszne, przyprawiało mnie o gęsią skórkę. Rok po wyjeździe męża otrzymała tylko od niego pocztówkę, podpisaną pseudonimem Bert Hendrix. Rozwiedli się. Jej mąż został gwiazdą niemieckiej muzyki pop,
a potem po upadku muru berlińskiego zrezygnował ze śpiewania i wrócił do polskiego nazwiska. A pani Krystyna, nauczona doświadczeniem, długo nie chciała się z nikim wiązać. Jednak gdy usłyszała, że Andrzej Przyłupski, którego znała ze STS-u, jest ciężko chory, chciała mu pomóc, zaopiekowała się nim. Tak między nimi zrodziła się nić porozumienia. Został jej drugim mężem. To właśnie z nim postanowiła adoptować malutką Julię, którą zobaczyła i która rozgrzała jej nieco chłodne na relacje z dziećmi do tej pory serce. Julka była wcześniakiem porzuconym przez matkę w szpitalu. Miała krótszą nogę i biegunkę chlorkową. Mieli ją oddać do domu dziecka, ale była tak słaba, że zabiłby ją pierwszy katar. Wzięłam ją do siebie. Bardzo marnie mówiła, ale szybko. Miała 3,5 roku i nigdy nie była na spacerze. Wyszłam z nią na dwór, a ona krzyczała: gaś słońce! Bo ją raziło i prosiła wiatr, żeby nie wiał. Nazywała go dziadziem, mówiła w Vivie. Z biegiem czasu, dzięki działaniom aktorki, dziewczynka wyzdrowiała. Niestety w tym okresie rozpadło się jednak małżeństwo artystki. Nie mogła wybaczyć mężowi licznych zdrad. Za odzyskanie wolności zapłaciła jednak wysoką cenę, po latach mówiła. Pół majątku wyprowadził dla swojego nieślubnego dziecka i kobiet, które miał. A po tym burzliwym rozstaniu Krystyna Sienkiewicz stwierdziła, że o ile po pierwszym rozwodzie długo nikomu nie zaufała, teraz nie zaufa już nigdy. Do panów miałam zezowate szczęście. Dzięki moim doświadczeniom z mężczyznami najbardziej dziś cenię samotność. Została jednak z wychowaniem córki całkiem sama. A niestety Julia z czasem zaczęła sprawiać kłopoty. Często wagarowała, była nieposłuszna, niegrzeczna. Artystka nie wiedziała, co jeszcze może zrobić. Wiele w nią włożyłam miłości, energii, miała wsparcie. Skończyła kurs modelek, fryzjerski, manikir, pedikir, wszystko co chciała, ale nigdzie długo miejsca nie zagrzała, opowiadała Dobremu Tygodniowi. Z czasem wyjawiła nawet, że córka chciała ją zabić, choć nie zdradziła, jak to miało wyglądać. Chciała mnie zabić, przychodziła pod dom, wykrzykiwała: nie chcę o tym opowiadać, czasem żałuję, że ją adoptowała, mówiła. I był nawet okres, że chciała rozwiązać adopcję. Bała się jednak skandalu, który mógłby przy okazji tego wybuchnąć. Na dodatek kochała swoje dziecko i chciała, by Julia wciąż wyszła na prostą, kiedy jeszcze są ku temu szanse. Kupiła jej mieszkanie, jednak córka nie płaciła czynszu, a mieszkanie popadło w długi. W mediach przeczytałam, że ponoć pobiła sąsiadkę, wszczynała awantury. W międzyczasie jednak rozchorował się drugi mąż pani Krystyny, a ta po raz kolejny wyciągnęła rękę do potrzebującej osoby. Kiedy chory na raka Andrzej Przyłupski pojawił się w jej domu, przyjęła go pod swój dach, opiekowała się nim do jego śmierci w 1995 roku i spłaciła jego długi. Na pytanie dziennikarki Dobrego Tygodnia, dlaczego pomagała mężczyźnie, który wyrządził jej tyle przykrości, odpowiadała: jeżeli kocham psy i koty i inne stworzenia, to dlaczego jemu miałabym nie pomóc? Pomagam, bo inni mi też pomagali. Kiedy Andrzej u mnie leżał, przyszedł facet i mówi, że mój były mąż jest mu dłużny pieniądze. To wyjęłam portfel i dałam mu forsę, choć może nie powinnam, bo wcześniej Andrzej wybrał wszystkie moje dolary. W pewnym momencie córka zniknęła z życia pani Krystyny, a artystka postanowiła jej wybaczyć. Nie chcę wracać do przykrych zdarzeń. Dałam jej wszystko, co mogłam, na czele ze swoją wielką miłością. Zrobiła z tym, co chciała. Nie warto rozdrapywać starych ran. Była jaka była. Wszystko jej wybaczyłam. Daję jej pieniądze na prąd. Nauczyłam angielskiego, ale nie widujemy się, mówiła w Super Expressie. Po 2 tygodniach od tego wywiadu artystka zmarła. Julia nie opiekowała się mamą w ostatnim czasie jej życia. A tej opieki pani Krystyna bardzo potrzebowała, bo od 2004 roku była bardzo chora. Miała krwotok podsiadkówkowy w obu oczach i straciła 85% wzroku, a 10 lat później doznała udaru mózgu. W 2015 roku zdiagnozowano u niej także czerniaka oka. W tym trudnym okresie aktorka mogła liczyć na swojego bratanka, Kubę Sienkiewicza, lidera zespołu Elektryczne Gitary. Słowa wróciły, mówię, rak zdechł, tylko oczy, słabo widzę. A dla malarki to źle, dla aktorki też. W Nowym Jorku na scenie zamiast chusteczki machałam kiedyś do widzów majtkami, bo ktoś mi chusteczkę, którą sobie przygotowałam, zabrał, a obok leżały majtki. Ale to nic, wszyscy się śmiali i ja też, było bardzo wesoło. Aktorka nie miała żalu do losu o to, co ją spotkało. Do losu nie, mogę mieć żal do siebie, bo byłam naiwna, więc głupia.
Gdybym miała płakać nad sobą, to zaraz przychodzą mi na myśl wszystkie potwornie skrzywdzone dzieci. Ja przecież wiele dostałam, miałam ciekawe życie. Jestem zadowolona, że żyłam porządnie, nie robiąc nikomu krzywdy, że nic nie mam do ukrycia. Niedawno wyszła u mnie książka i nie miałam niczego takiego w życiu, żebym chociaż raz powiedziała do autora, o tym proszę nie pisać. Pani Krystyna zmarła 12 lutego 2017 roku. Pogrzeb odbył się na Powązkach Wojskowych i miał charakter świecki. Dopiero po jej śmierci wyszło na jaw, że zgromadziła majątek o łącznej wartości około 3 milionów złotych. Właśnie wtedy przypomniała sobie o niej córka artystki. Pani Krystyna natomiast zostawiła dwa testamenty. W pierwszym wszystko zapisała bratankowi, wydziedziczając Julię. W drugim podała jedynie powody wydziedziczenia. Jednak prawa do spadku zgłosiła córka artystki. Pełnomocnik adoptowanej córki, z którą aktorka zerwała kontakt na długo przed śmiercią, podważył przyczyny wydziedziczenia klientki i walczył o przyznanie jej całego spadku. Do walki włączyła się także przyrodnia siostra Kuby Sienkiewicza, Anna, która mieszkała od lat w Norwegii i nie utrzymywała kontaktów z rodziną. Według doniesień medialnych jednak córce ani siostrze Kuby Sienkiewicza nie udało się podważyć decyzji testamentowych, a jej dobra zostały w rękach, które sama je przekazała. Sprawa się prawomocnie zakończyła. Podsumowując, życie pani Krystyny w życiu prywatnym nie miała szczęścia również do relacji, ale w życiu zawodowym przeżyła wiele wspaniałych chwil. Doświadczenia z dzieciństwa sprawiły, że postanowiła nigdy nie rodzić dzieci, ale jednak pomagała wielu stworzeniom, nie tylko ludziom, ale tym potrzebującym nigdy nie potrafiła odmówić, nie chciała. Ale jednak już nie chciała się wiązać z żadnym mężczyzną. Nawet najbliżsi sprawili, że była nieufna. Miłości od fanów jednak nigdy jej nie zabrakło. Na moim kanale jest już odcinek biograficzny o pani Krystynie, zostawiam go dla Was w karcie, więc jeżeli macie jeszcze trochę czasu i chęci, by mnie posłuchać, to serdecznie zapraszam Was, byście pozostali w historii o pani Krystynie. Jeśli jednak już musicie uciekać, to pamiętajcie, że możemy spotkać się już niebawem w kolejnym odcinku, który dla Was bardzo chętnie przygotuję. Do zobaczenia!